Cześć, czołem moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku State of Decay 2 Juggernaut Edition w Nightmare Zone. Także witaj koszmarze, ruszamy dalej. Dzień drugi w zombie apokalipsie, tak? Ostatnim razem trochę udało nam się ogarnąć tą naszą malutką bazę. Trochę surowców, trochę zombiaków padło i póki co żyjemy. Mamy już tu jakieś zadanie w naszej społeczności. Musimy przejąć kontrolę nad Rose i to też właśnie zrobimy. Tak jest, ja bym się chciał dowiedzieć, co to jest za zadanie. Mamy do jakiegoś domu. Proszę bardzo, domek niedaleko. Co ty, dziewczyno, tu masz? Aha, ty masz taką śmieszną strzelbę. Dobra, może być. Dawaj, zrobimy tam w ogóle przebieżkę. Jak u ciebie wyglądają w ogóle statystyki? No całkiem dobrze. Ledwie dwóch gwiazdek brakuje, więc jest spoko. I może bym zabrał Vana. A nie, ja to miejsce już przeszukałem, także właściwie bez sensu. A może wybierzemy się tam po prostu na piechotę. Mniej szumu, mniej zadymy. Kurde, panie. Już bym się na hordę wpieprzył. Aha, coś tu jeszcze jest. O nie, no dobra, to przynajmniej tego blue teraz zdejmiemy. A zombiaki się mogą z nim pobawić. Dobra. No, akurat Rose jako członek Red Talon. Ona ma ciekawe skille. Inne niż standardowi ocalali. Są zdecydowanie lepsze, tak? Ma jakby większy wybór, jeśli chodzi o umiejętności. Coś tu jest, nie? Aha, mamy tylko ten jeden pojemnik do przeszukania. No właściwie tak, ja tu ostatnim razem chyba kilka rzeczy nawet zostawiłem. To warto byłoby je właściwie pozbierać. Kusza, plecaczek, spoko, to się na pewno przyda. No i jakaś notatka, tak? Co ja tu zostawiłem? Jeszcze jedną notkę, trochę ziarenek. I tu jeszcze coś, tak? Próbki, nóż, dobra. Mamy to. O co chodzi? Aha, że tyle, tak? Aha, no okej, dobra, rozumiem. No pewnie po jakimś czasie pojawi się znowu część dalsza tego zadania. Także zobaczymy. Póki co dobrze byłoby zadbać o zapas medykamentów, bo nie mamy ich zbyt wiele. O, znowu horda, spoko. Czy ja zdejmę tego screamera? Chyba dostał. Nie, tylko się przewrócił, cholera. No ale teraz dostał, super. Tu widzę jeszcze jednego. Także mamy go z głowy. On też. No właściwie nie muszę wpadać do domu. Tutaj to zrobimy z poziomu bagażnika. Rozładować. Cyk, cyk. Dobra. Dobra, może przeszukamy te pobliskie budynki. Trochę żarcia, trochę materiałów budowlanych i są tu też medykamenty. To czemu by nie? Może paliwko jeszcze dobierzemy, bo nigdy nie wiadomo, gdzie nas poniesie przygoda. Okej, dobra. Myślę, że wjedziemy tam na parking i będzie łatwo załadować naszego vana. Tymi wszystkimi bajbetlami, które tu też prawdopodobnie znajdziemy. Dobra. A, daj cieciu. Okej, dobra, może...
O, Screamer, tak? No dobra, Screamera na pewno się pozbędziemy, bo on nam tu do niczego nie jest potrzebny. W razie jakbym miał zacząć drzeć ryja. Dobrze, szybko, łatwo i zabawnie. Okej. Okay. Ktoś coś ode mnie chciał, tak? Z kimś jakieś one tu są inne, ocalałe. Tylko gdzie? Gdzie wy jesteście? O matko, tak daleko? Tak daleko to mi się na razie nie chce iść. Musimy zadbać o naszych... o naszą trójkę ocalałych. Trzeba dorzucić medykamentów do bazy, to na pewno. Może trochę jedzenia. Bo tego też nigdy za mało. A tym bardziej, że póki co nasza miejscówka nie produkuje żadnej żywności, bo nie ma miejsca w ogóle na farmę, tak? A tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no niestety w Nightmare Zone jest o wiele... O, fajnie, mod. Jest o wiele mniej surowców. I tu się zaczynają pewne problemy, tak? Więc dobrze by było, żeby baza była w miarę samowystarczalna. No i tak samo dobrze byłoby... O, medykamenty. Dobrze by było rekrutować jednak ocalałych z no, konkretnymi umiejętnościami, tak? A bardziej nawet... bardziej chodziłoby mi o takich, którzy mają jako... bohaterowie, tak? Jeśli mają status hero, to mają jakiś ciekawy profit z tego. I właśnie tacy, którzy dodają jakieś surowce czy coś takiego, no to byliby bardzo, bardzo mile widziani, tak? Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, to tu mogę powrzucać. A co dalej? Co tu jest? Tu jest sklepik z budowlanym. A dobra, no to może po kolei. Zajmiemy się tym marketem. Dobra, tu nie ma nikogo, tak? Pusto, czysto i wesoło. Właściwie no można byłoby jakieś outposty poprzejmować, które dają właśnie... które dają jakiś przyrost surowców. Też to nie jest głupi pomysł. No już na pewno, jeśli przejmiemy największą bazę, jaka jest dostępna na tej mapie, to dobrze byłoby tam postawić budynek odpowiedzialny za jakby utrzymanie ruchu wszystkich innych budynków, coś w tym stylu, który całkowicie niweluje ich koszt w materiałach budowlanych, ten codzienny, na przykład sypialnie, one zużywają jeden właśnie materiał budowlany dziennie, więc dobrze byłoby coś takiego postawić, no ale to zobaczymy. Póki co mamy pierwszą bazę i tą najmniejszą, więc tu nawet nie ma co szaleć. Trzeba trochę tych surowców nazbierać, trochę rzeczy. No też jakieś materiały nie budowlane, tylko wybuchowe by się przydały, żeby likwidować jednak serca plagi, tak? Bo w Nightmare Zone jednak do zlikwidowania ich będzie o wiele, wiele więcej niż w Dread Zone i niższych poziomach trudności. Dobrze, trochę żeśmy tutaj pocisków znaleźli. Tego naszego karabinu, także dobrze jest. Dobra, co tu będzie? Tu na pewno będzie plecaczek z jedzeniem. To bardzo dobrze się składa. Jakieś luksusowe rzeczy. Spoko. Będzie coś na handel. Właściwie czemu nie? Można by to było przehandlować u tych, którzy tu są niedaleko. O, jest jedzenie, są lekarstwa. Lekarstwa sobie możemy użyć. No dobra, coś żeśmy tego tu pozbierali. No to może faktycznie się wybierzemy w przejażdżkę do tych tutaj. Co oni tam też potrzebują? Nie wiem, na pewno rozładujemy naszego busa, wrzucimy dodatkowe paliwko na pakę i
i możemy jechać. No dlaczego ja tego nie mogę zrzucać? Co, ja źle zaparkowałem? Już lepiej? No. Dobrze, to trzeba powrzucać do bazy, to rozładować. To, to i to też. No a naboje sobie zostawimy, bo nigdy, nigdy nie wiadomo. A jeszcze jedno paliwko wrzucimy do bagażnika i możemy jechać. Dobra, jak ta droga tutaj wygląda? Oho, ciągle główną, tak. Chociaż tu może by było krócej. Tu w lewo. No dobra, jedziemy w tę dziką podróż. Kurde, co tu się pojawiło? A, dobra, zmiana planów. Trzeba się tego natychmiastowo pozbyć. Bo im więcej się na mapie pojawi zakażonych miejscówek, to jak już mówiłem oczywiście we wcześniejszej serii, zmniejsza się drastycznie morale naszych ocalałych, ale właściwie nie to jest najgorsze. Gorsze jest to, że po prostu na całej planszy, na całej mapie zaczynają pojawiać się ogromne ilości zombiaków. Dobra, ładnie ci to dziewczyno poszło. Jesteś ninja. To ci trzeba przyznać. Dobra, czas się zająć. Czas się zająć tą zakażoną miejscówką. No, kurde, wiesz co? Dziewczyno, nie rób mi tego. Tu jesteś. Cicho być. No, wyłazić. No, jeszcze jeden. Gdzie siedzisz? Chodź. Halo. No i proszę bardzo. Problem z głowy. Zwłaszcza jak się gra ninjom z Red Talon. Nie wiem co to było, ale okej. Dobra. Dobrze. Jedziemy. O, dostaliśmy jednego medsa. Super, super. Medykamenty wpadły świetnie. To mi się podoba. Co jest? Jeszcze zna... Nie. O kurde. Krysia. Mówiłem, kuźwa, no to jest Nightmare Zone. Juggernauty tu wyskakują z... Kurde, za każdego krzaka. No więc trzeba uważać. O, proszę, feralek bardzo ładny. Czy my mamy skręcić tutaj? Tak, dobrze by było. A nie, no dobra, bo myślałem, że zapomniałem o paliwie, ale paliwo wziąłem, dobra, okej. Okay. Bez paniki. Może coś ciekawego jeszcze po drodze znajdziemy. O, tu jest na przykład miejscówka. Ciekawie wygląda. Taki fort na moście. Też nie głupie miejsce. I my jedziemy. Teraz jedziemy w prawo. O, proszę. Tu mamy samochodzik. To trzeba zapamiętać. Będzie go trzeba stąd zgarnąć kiedyś. Nie trafiłem. Gdzie teraz? Ciągle prosto. Dobra.
Czy ja w ogóle dobrze jadę? Dobrze jadę, okej. Panie, co to tu jest za... Kurde. No już myślałem, że jest tak zatarasowane, że się nie da przejechać, ale spoko, jest okej. Kurde, muszę się powstrzymać od niszczenia samochodu. Bo póki co skrzynek naprawczych też zbyt wiele nie mam, nie wiem, może chyba tylko jedną. A wolałbym jednak tych swoich pojazdów nie niszczyć na początku, a tym bardziej klinować w jakichś ciasnych miejscach. To niestety się mi już zdarzyło. A to jest później smutne, jeśli trzeba na pieszo zapierniczać przez połowę mapy. Dobra, minęliśmy zjazd. Ale ci mili zombiakowie już mi tutaj pokazali, że żebym zawrócił. Dobra, pomoc nie bardzo, tak. Gdzie to tu jest? Gdzie wy jest? Tu jesteście, tak? Co to jest za miejsce? No. O, taksóweczka. Proszę, jaka ładna. Bandaż dla mnie, dziękuję. Granacik też zabiorę. Bo czemu nie? Przy okazji będzie można przeszukać to miejsce. Halo, tu jestem, gdzie idziesz? Co jest, dziewczyno? Dobra, trzeba wam pomóc. Aha. Ja mam z, aha, mam z tobą tu jechać i znaleźć... plecak medykamentów. No dobra, okej, chodź dziewczyno. Nie, czy ty idziesz ze mną w ogóle, czy... A nie, idziesz ze mną, dobra. Bo już myślałem, że znowu jakaś pełna olewka. No chyba faktycznie mnie olałaś. Dobra, jednak idę sam. Okej. A tak, jesteście bardzo, bardzo pomocni, nie? Nie dość, że do was przyjeżdżam, to jeszcze sam muszę dymać i szukać wam medykamentów. A, to jest trochę słabe, nie? Ale dobra, niech będzie. Dobra, w którą stronę ja jadę? Tutaj i w lewo. Okej. Jeśli się obejdzie bez większych niespodzianek, to będzie bardzo, bardzo miło. Dobra, czy coś tu biegnie w moją stronę w ogóle? Coś mnie chce zjeść? Nie, no wygląda, że jest okej, tak? No okej. Wygląda na czyste miejsce. Dobra, to miejscówkę trzeba przeszukać i tu będzie plecak z medykamentami dla nich. No spoko. Not bad. Not bad. No faktycznie, nieźle. Kusza jest. Gdzie to jest? Aha, z drugiej strony, tak? Spoko, więcej amunicji do mojego karabinu. Super. A, i tutaj jeszcze dwa. Próbki, pewnie. No i plecaczek mamy, super. Dobrze, możemy stąd spadać. Odwieziemy im ten plecaczek, tak? Będziecie
friendly do nas i wszyscy będą zadowoleni. Gdzie to tu było? Aha, w prawo, tak? Dobra, mykniemy to przez stację. Kurde, a to co za wielbiciele tutaj? No okej, okay. Fajnie to poszło. A gdzie ty jesteś, dziewczyno? Tu jesteś. Pewnie. Medicine, treatment, just let us know. No spoko. A co wy tu macie? Macie tylko żarcie. Czy potrzebuję żarcie? Nie potrzebuję żarcia. Dobra, to tyle. Ale za to przeszukam waszą miejscówkę. O, spoko. To się na pewno przyda do... O! Proszę, a z kim ja mam pogadać? No z wami, ziomeczki. Kurde, pewnie, że zdam wam, co wy chcecie. Amunicję. To wy będziecie moimi sojusznikami. Przynajmniej mam taką nadzieję. Gdzie ja tu znajdę amunicję? Potrzebuję amunicji. Tak. O, proszę. Police Department. Kurde, byłem tam. No to jedziemy tam. No to wio. Nie mogę przegapić takiej... A takiej okazji przecież. Im więcej i szybciej nazbieram sojuszników, tym lepiej. Choćby ze względu na to, że oni też będą dawali mi jakieś profity, tak? Czasem lepsze, czasem gorsze. Może zrobię po prostu tak, jeśli będę miał jakichś sojuszników, którzy będą dawali, nie wiem, jakiś beznadziejny profit, to może po prostu przyjmę jednego z nich do siebie. O, tego, który mi najbardziej będzie pasował. Może w ten sposób. Dobra, gdzie my jedziemy? Aha, tak, w tym samym kierunku co przedtem. Tylko, że jeszcze do Departamentu Policji po jakąś amunicję. No i może też jakaś ciekawa broń tam wpadnie. Gdzie to było? Tutaj? Tutaj, tak. So many options. Where should I look first? Dobra, trzeba się tu rozejrzeć, żeby mnie tu nic nie zjadło. Ten postanowił uciec. No dobra, okej. Tu pusto. Spoko, tu również. Kibelek, okej. Dobra, czyli ten jeden gdzieś tam został właściwie na zewnątrz. No to niech chodzi. Kurde, 12 pojemników do przeszukania. No tu może będzie fajne, ciekawe rzeczy jakieś. O, na przykład 4 śrubki, zawsze chciałem takie mieć. Ej. Tu coś też się świeciło. Tak, tu było. Okej. Może być i tak. Tu coś. Nie, tu nie ma nic. Słyszę jakieś zombiaki się tam pałętają. Widzę je zresztą na mapie. Więcej amunicji. No spoko. Śrubki, bełty. Okej.
No. Śpij dalej. Właśnie, tu coś było. O, tu jest dużo pojemników. Może tu znajdziemy amunicję. Panie, no kto by się spodziewał tyle kurz na stacji benzynowej. Na stacji benzynowej, co ja pieprzę za głupoty. W departamencie policji, tak? Okej, dobra, coś muszę wrzucić do mojego vana, bo mam za dużo tych śmieci już za sobą. Przy okazji się was stąd pozbędę. Jeden, drugi. I ty też, spoko. Będzie ciszej, będzie bezpieczniej. To wrzucimy... co jeszcze? Granacik, może etyl. To tak samo. Może te bełty. O, tak to zróbmy. Nie, chociaż to weźmiemy, bo musimy mieć miejsce na jakiś chociaż jeden plecak. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, coś tutaj mi mruga. Zajebiście. Słyszę ferala. A tylko tego mi tu było trzeba. Really? Dobra, bierzemy jeszcze tą kuszę oczywiście. No, dawajcie mi plecaczek z amunicją do cholery. Wow. Tactical uniform, camo, super. Takiego jeszcze nie miałem. Okej, okay, bandaż. Feral. If he leaps on me, I'm fucked. Tłumik, spoko. Ja i tak mam tłumik, ale ten się też może przydać. Ja się pytam, gdzie jest mój plecak amunicji do cholery. No dobra, cztery granaty też mile widziane. Ile zostało? Dwa pojemniki. Jeden tu i drugi tam. Dobra, bierzemy ten. No, w końcu jest, ok, to jest co chciałem. No spoko, trochę amunicji. Co mogę wyrzucić? Ja myślę, że tego się pozbędę, za to wezmę pistolecik i możemy spadać. No to hit do samochodu i jedziemy do tych squattersów. Dobra, ta sama droga, którą żeśmy tu przyjechali, tak? Dobra, feral tam gdzieś błądził i właściwie niech sobie błądzi. Niech mu ziemia lekką będzie. Czy jakoś tak. Jeszcze dobrze będzie wezwać handlarza tego z Red Talon, tak? Za prestiż, który zdobywa się w rozgrywce Daybreaker, gdzie bronimy się jako żołnierz właśnie z Red Talon i plus kilku jeszcze innych, taki przed falami zombiaków, tak? I zdobywamy tam ciekawe sprzęty. Jak nie graliście, to polecam. Ale wydaje mi się, że już chyba każdy, kto grał State of Decay 2, to ogarnął, także nie będę się tu za bardzo rozgadywał na ten temat. Ale polecam, w razie W.
pracuję nad tym, kurde. Się już musicie obrażać wszyscy, no ja pierdolę, nie? Damn it. Jeszcze miałem skręcać chyba. Nie, prosto i później w lewo, tak. Dobra. No to dobra, to ja pewnie wam to teraz dowiozę i wy nie zostaniecie jeszcze moimi sojusznikami, boście się już kapkie obrazili. Kurwa. Mógłby być przynajmniej przy tym, jak jakieś zadanie wpada od innej społeczności, to mógłby być przynajmniej licznik czasu. Ile na to mamy, nie? Ja wiem, że to chyba niby jest pół godziny czy coś takiego i oni już to mają w dupie i praktycznie wytracają się z mapy. Także też trzeba pamiętać o tym, że tym bardziej w Nightmare Zone, jeśli nawet jakaś społeczność staje się już naszym sojusznikiem, tak? No to jeśli poproszą nas o kolejne zadanie, a my go nie wykonamy, po prostu go olejemy, to oni zwiną się z mapy. Bezpowrotnie. O i kurwa, feral, nie? Chodź, śmieciu. Naskocz mi. Okej. Ja jestem ninja, motherfucker. Okej. Rozdropię cię, kura gnój. O, nie ze mną te numery. Chodź, zasrańcu. A ty, dziadu. No i proszę. Jedna rana. Jak na walkę z feralem, to jest całkiem... całkiem spoko. Dobra, gdzie wy jesteście? Z kim mam pogadać? John C. Proszę cię bardzo. No tak myślałem. Kurde. Przecież wam dałem. A nie, są moimi sojusznikami. Jej! Zajebiście. Coś tu miało. Aha, o, atak na bazę. No to zaraz się tam zwiniemy. Co wy mi w ogóle dajecie? Spreading the word, influence bonus. O, spoko, to nam się na pewno przyda. Zobaczmy, co wy tu macie ciekawego. Medykamenty, super. Ja mam jakieś śmieci do sprzedania. O, te na pewno. Pewnie, że tak. Dobra, co to tu jest? Tego nie potrzebuję póki co, ale medykamenty bardzo, bardzo chętnie. Dobra, spadamy do bazy, bo tam się za chwilę zacznie... tam się za chwilę zacznie zadyma, moi drodzy. No po prostu będą zombiaki szturmowały nam naszą małą, bidną chałupkę. A tego byśmy nie chcieli. Także wio mój... Wanie elektryka. Jedziemy. Nasze Juggernauta mam po chałupą, nie? Zajebiście. Jeszcze mnie zombiaki będą atakowały. Kurwa. Dobra. Mogę to wrzucić do domu? Mogę. Super. Nie, kurwa, nie mogę. Muszę podjechać bliżej. Nie wiem, jest jakiś felerny ten parking slot. Ja pieprzę, nie? Dobra, wrzuciłem tam te... Naprawdę tak zajebiście mi tu jest potrzebny ten Jagger teraz, że to jest jakaś tragedia, nie? Dobra. Gdzie jest moja amunicja? Ta jest ta. Biorę pełny pakiet. No, ja wiedziałem, że on tu musi przyleść. Kurde, nie wiem, no dobra, weźmiemy te flashbangi. Może się na coś przydadzą. No, zajebiście, nie? Dobra. Ale mi to wyszło. God damn it. No kurde, przecież dawałem, ninjuj się, dziewczyno. Przestań się wygłupiać. Ja pierdolę, nie? Tak jak kocham granaty.
Dobra, spieprzaj mi stąd. Dobra, na pewno ja się muszę was pozbyć. Fuck, jeszcze horda, nie? Really? Horda jeszcze tych zasrańców. Kurwa, jeden tylko, nie? Fuck that! Kurwa, co mnie atakuje, ty? O pies, skąd ty się tu wziął, ty impec? Chodźcie, zasrańcy. Chodźcie, tu. Tu jestem, idziecie za mną. Dobra, zamykaj bramkę. Nawet dobrze było, żebyś zamknął dwie. Super, co tu się kuźwa dzieje? A spoko, wy się tam rozpracowali już Jaggera, nie? Kuźwa, zajebista ekipa. Jakoś nie widzę po prostu tej zadymy świeżakami, tak? Get demet, w ogóle, ani pół. Nie ma nawet kuźwa najmniejszej opcji, nie? Żebyśmy to tutaj wszystko przeżyli. Gdybym miał zwykłych podstawowych ocalałych, tak? Niewytrenowanych. Tu jeszcze widzę screamera. Chodź ze srańcu. Dokładnie. Co mi tu wpadło? No dobra, pewnie, że tak. Amunicję dorzucę. To jest ta, pewnie hit. Dobrze, moi drodzy, no, tak to wyglądało. Kuźwa, małe oblężenie zombie, do tego dołączył Jagger, no, do tego dołączyła cała horda. No, także tak właśnie wygląda Nightmare Zone, a uwierzcie mi, będzie coraz gorzej. Nie coraz lepiej. Także przygoda zapowiada się bardzo ciekawie. Ode mnie na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie coś po sobie. Jakiś komentarz, wasza opinia oczywiście jest dla mnie bardzo ważna i pomoże mi w rozwijaniu kanału. Także trzymajcie się, do zobaczenia, hej!